Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Mamy deszcz tropikalny, jest ciepły, jest bardzo mocny. Zobaczcie, tu się robią stróżki, wody. Tu nam z dachu leci dosyć mocno. No ale generalnie wszystko jest mokre i ciężko się chodzi, muszę wam powiedzieć. Tam na przykład jest taka dróżka i generalnie to jest dróżka nie do przejścia obecnie. Kiedyś pamiętam, musiałem przejść i wlazłem tak mniej więcej po kostki w wodę. Dobra rzecz jest taka, że w zasadzie to wszystko tutaj szybko wysycha i nawet jest dobrze po tym deszczu, bo nie unosi się pył. Niemniej oczywiście, kiedy mamy przerwy, tutaj jest sala, gdzie jemy, gdzie pijemy herbatkę i kawkę. Ja jestem w biurze, a tu jest sala, w której są zajęcia, więc kiedy będą zajęcia, to będzie bardzo ciężko się wydostać. No i generalnie no nie jest to fajne, mimo że to jest ciepły deszczyk. So, do you like rain? Could yes. You say something? Yes. Barwani, why you like rain here? Because when it rains, farmers, they are doing their farmer clean, mm-hmm. and that makes us assurance of having food mm-hmm. in our communities, in the mm-hmm. market. So, mm-hmm. and the coolest is the weather. Yeah. If it's hot, mm-hmm. you know, yeah. the weather is becoming good. You can, mm-hmm. you can put your coat mm-hmm. to warm yourself. Mm-hmm. And life goes like that. Yeah. Czyli Barwani lubi deszcz, bo deszcz daje rolnikom możliwość do tego, żeby wszystko wzrosło, a poza tym ochładza pogodę. But why you don't have, like, what you do to prevent yourself from rain here? You just stay or what you do? Co robicie, żeby się uchronić przed deszczem? Or prevent yourself from rain, what do you mean? Having coat, wearing coat? Like if you would have to go now somewhere, you would just go? You would just no, take it? We usually have umbrella. Ah, czyli też, I have not seen many people with umbrellas here. Yeah, but we usually have umbrella to okay. cover ourselves. Okay. Yeah. Okay, czyli generalnie mają tutaj parasole, ale zbyt często nie widziałem. Lois, what about you? You like rain or not much? Not much. Why? She fears the light. Okay. When it rains, when the lights come, uh-huh. so she fears that. Mm-hmm. Czyli what... często prąd wysiada i się robi ciemno. Mm-hmm. Okay. Okay, what about you? You like rain? I don't know, Lizzo, I've been out for work. Yes? Kwanini. Kwanini. When it rains, people can grow their crops. Uh-huh. It is good for the farmers. Uh-huh. When it is a good time for the farmer to grow their food. Okay, so for farmer it is good. But do you like to walk in the rain or you prefer to sit here? What you prefer? With the situation that she found herself in, because she's a business girl, uh-huh. so she can't walk uh-huh. in the rain. Yes. So she has to wait. She's waiting for the rain to reduce. Mm-hmm. She can go to the car and continue uh-huh. their business. So this actually helps in fellowship because she's sitting with us right now. Yes. Czyli widzicie, tu jest korzyść taka, że tutaj mamy jakąś znajomą, która przyszła. Anna. Anna. Anna tu przyszła i Anna generalnie miała jakiś interes i tak po prostu wpadła i on tutaj pozwalają siedzieć, no bo nie wypuszczą je przecież na taki deszcz. I to pomaga nam w społeczności. Widzicie, w taki sposób się właśnie też poznajemy. Także serdeczne pozdrowienia z właśnie... z burzowej gejty, gdzie mamy dużo deszczu, który jest błogosławieństwem dla rolników, ale którego nikt nie lubi zbyt szczególnie, kiedy musi łazić po nim. Panie Boże, dziękujemy za deszcz i Twoje błogosławieństwo. Z Bogiem i do zobaczenia.